księże arcybiskupie, czy ma ksiądz rodzeństwo? Mam. Nas jest szóstka. Wow. Także mamy troje rodzeństwa starsze ode mnie i dwoje młodsze ode mnie. A jak się z nimi ksiądz dogadywał w młodszym wieku? Ja myślę, że tak jak w każdej rodzinie. To znaczy myślę, że rodziny dzisiejsze są troszeczkę inne niż rodziny kiedyś były. Ale myślę, że wielodzietne rodziny są naprawdę rodzinami bardzo fajnymi. Oczywiście jakieś tam czasem są takie czy inne utarczki, bo to wiadomo, czy czasem nawet jakieś mini bijatyki, bo to wiadomo, że to jest wpisane w naturę dziecięcą, w naturę młodzieńczą, ale to, co daje wielodzietna rodzina, to potrzeba dzielenia wszystkiego z innymi. Potrzeba właśnie tego altruizmu i tego się człowiek uczy. Wspólnoty, dbania jeden o drugiego, troski jeden o drugiego, bo są starsi, są młodsi, więc młodsi, starsi opiekują się młodszymi, młodsi uczą się też właśnie takiej postawy. I stąd myślę, że wielodzietne rodziny są bardzo fajne, a to, że czasem jest trochę takiej kompetencji, czy jakichś takich powiedzmy, przepychań się, no to jest i zabawa, jest i jakaś taka forma docierania się i forma próbowania się, bo każdy chce coś trochę gdzieś tam sobie wykroić tą przestrzeń w rodzinie i myślę, że to jest normalne, że tak jak wszędzie, tak są, tak jest i również, tak było i w mojej rodzinie. Niemniej zawsześmy się potrafili dogadywać i dużo wspólnych było inicjatyw, oczywiście nie było komputera, nie było telewizora, myśmy się zajmowali byle czym, że tak powiem, a wszystko było dobre do tego, żeby kiedy byliśmy w młodszym wieku, żeby się bawić, kiedy starszy, też łyżwy, czy sanki, czy narty, czy piłka, cokolwiek, bo wszystko było dobre. Chwała Bogu. Księże arcybiskupie, słyszymy tak bardzo często o tym, że Bóg jest dobry, że nasz Bóg jest Bogiem dobrym, o tym też naucza Kościół. Ale jak wierzyć w Boga, gdy słyszymy o tym, że Bóg jest dobry, ale z drugiej strony widzimy tyle zła, tyle niesprawiedliwości, tyle nieszczęść. Dlaczego tak jest? I dlaczego ten Bóg, który jest dobry, nie mógłby na przykład w obecnym czasie powstrzymać pandemii, która teraz jest, która zagraża często też życiu i która powstrzymuje nas w wielu kwestiach? Na pewno odpowiedź czy samo pytanie jest dosyć skomplikowane i ważne. My niestety przyzwyczajamy się, czy łatwiej nam jest myśleć o Bogu jako o swego rodzaju policjancie, który powinien nas karać za dobre, nagradzać za złe rzeczy, karać za dobre, od razu nagradzać. A Pan Bóg tymczasem spogląda na człowieka zupełnie inaczej. Panu przede wszystkim trzeba cofnąć się, jak stworzył Pan Bóg człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka równego sobie na obraz i podobieństwo swoje stworzył, więc Pan Bóg człowiekowi tylko człowiekowi dał. Tylko człowiekowi dał rozum, mądrość, wolną wolę, całkowity wolny sposób decydowania o wszystkim. I dał mu to wszystko. Nie skrępował go żadnym ograniczeniem. Mówi, masz wszystko tak jak ja jestem Bogiem, a więc ty realizuj swoje życie. To człowiek właśnie zgrzeszył. To człowiek chciał być jeszcze mądrzejszy niż Pan Bóg. I dlatego odszedł od Pana Boga, dlatego w jakiś sposób złamał. Teraz gdybyśmy chcieli Boga oskarżać o to, że On jest źródłem zła, on nigdy nie był źródłem zła, jest zawsze źródłem dobra, to zły duch jest źródłem zła. Pan Bóg jest zawsze dobry. Ale Pana Boga też nie możemy traktować jako teraz policjanta, który za każdą złą sytuację musiałby naprawiać. No niemożliwe jest to, bo dzisiaj ktoś wytnie drzewo i Pan Bóg musiał go pokarać. Ktoś inny rzuci śmieć, gdzieś tam Pan Bóg musiał go mandat mu dać. Ktoś inny na przykład, no nie wiem, wyrządza jakąś krzywdę, musiałby, żeby być sprawiedliwy, bo nie jest sprawiedliwy. Musiałby go w jakiś sposób już upomnieć. To w ten sposób Pan Bóg by odbierał człowiekowi wolną wolę, czego Pan Bóg nie chce zrobić. Bo Pan Bóg tak bardzo kocha człowieka, że on chce, żeby ten człowiek sam zaczął myśleć. Żeby sam szukał tego, co jest dobre. Żeby sam zaczął rozumieć, że zło, które popełnia, ono wcześniej czy później w jakiś sposób się odbija na nim. Bo to, że są choroby, no to wynika to bardzo często. I z przemiany naszej ziemi, czy naszego środowiska, ze zniekształcania, czy niszczenia tego środowiska. Natura się buntuje w jakiś sposób. Pan Bóg owszem powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną,
ale mądrze. Ale mądrze, nie po to, żeby niszczyć, tylko po to, żeby rozwijać. A my w ogóle o tym nie myślimy. My chcemy tylko jak najwięcej zyskać z tej ziemi, jak najwięcej zdobyć, jak najwięcej zarobić. Nas nie obchodzi jako ludzi bardzo często. Nie obchodzi nas, nie obchodzą nas konsekwencje naszych czynów. No i teraz nie możemy mieć pretensji do Pana Boga, że Pan Bóg teraz musi wszystko odwracać, bo no, musiałby nam odebrać wolną wolę. On tego nie chce zrobić. On, żeby nam powiedzieć, że mimo naszego grzechu nas kocha, posłał właśnie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nawet na krzyż. Wyobraźmy sobie, że Bóg poświęca swojego krzyża. Matka, która kocha swojego, czy ona by posłała na krzyż? To jest po prostu niemożliwe. Ojciec, który kocha swojego Syna, on by posłał na krzyż, on by był wszystko, żeby od tego krzyża by latała. A Pan Bóg poszedł w tym kierunku, żeby pokazać, jak bardzo nas kocha i mówi, nawet poświęcę swojego Syna. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak bardzo nas kocha i nie chce nas karać za wszystkie grzechy. To było niezgodne z naturą Pana Boga. To my się karamy sami siebie, pandemiami, jakimiś innymi sytuacjami, bo to są efekty naszych działań często. I dlatego my Pana Boga nie możemy oskarżać o zło, nie możemy oskarżać teraz żądać od Niego, żeby on zmienił. On zawsze chce dobra człowieka. I nawet kiedy przychodzi pandemia, to przez pandemię daj nam możliwość pomyślenia, pewnej refleksji. Jeszcze przed pandemią myśleliśmy, że jesteśmy bogami w świecie, że wszystko potrafimy. Przychodzi taki maleńki wirus, który, żeby go zobaczyć, trzeba specjalnego elektronicznego czy elektronowego jakiegoś tam mikroskopu, żeby go dojrzeć. I ten mały wirus potrafi rzucić na kolana potężne ekonomie. Największe plany, jak tylko możliwe. Wszystko potrafi rzucić. Odebrać człowiekowi życie. I to jest właśnie moment, w którym człowiek zaczyna myśleć, że jednak trzeba uznać Pana Boga. Jednak trzeba uznać wyższość natury. Trzeba zastanowić się nad tym, co się dzieje. Bo inaczej to my zniszczymy ten świat. Dzisiaj oczywiście chcielibyśmy się przenieść w kosmos, na Księżyc, na Marsa gdzieś tam, zasiedlić inną planetę. To nie funkcjonuje. Bo Pan Bóg jest we wszechświecie, wszędzie jest, nie? I my jeśli zniszczymy naszą ziemię, to nawet jeśli się przeniesiemy, to i tak będziemy płacić za to surową cenę. Dlatego Pan Bóg zawsze jako dobry Bóg, jako ten kochający nam Bóg, daje nam, czy dopuszcza może lepiej, dopuszcza takie sytuacje, ale po to, żebyśmy się zastanowili na tym, co robimy, jak to robimy, dlaczego to robimy, czy warto to robić, czy nie warto to robić. Bo inaczej gdyby tego nie było, to prawdopodobnie byśmy w ogóle refleksji sobie nie podjęli w tym względzie. Ale ponad wszystkim możemy mieć ufność, że Bóg jest dobry i trzeba mieć. I trzeba mieć zawsze ufność, bo Pan Bóg jest na tyle miłosierny, że nawet jeśli człowiek zbłądzi, nawet jeśli człowiek zgrzeszy, nawet jeśli się pogubi, nawet jeśli się odwróci od Pana Boga, to jeśli przyjdzie, to jednym gestem Pan Bóg mu przebacza wszystkie grzechy. I tak jak kiedyś, tak samo go obejmuje tą czułą miłością swoją ojcowską i tak jak swojego Syna przytulił, tak i nas przytulił. Amen. Księże arcybiskupie, jak dzisiaj my jako młodzi możemy sobie radzić jako osoby wierzące, kiedy jesteśmy wyśmiewani w naszych środowiskach, w naszych szkołach, gdzie spotykamy się z zupełnie innym klimatem i z pewnym nawet czasami prześladowaniem. Jak dzisiaj w XXI wieku my młodzi ludzie możemy temu stawić czoło? Myślę, że pierwsza rzecz to taka, że Jezus kiedy przyszedł na ziemię, kiedy przekazywał nam wiarę, to nie powiedział, że nasze życie będzie piękne. Nie powiedział, że nasze życie to będą róże, wszystko wspaniałe, wszystko będzie radosne. Powiedział, że będziecie cierpieć. Będziecie cierpieć, będą was prześladować, będą robić wszystko przeciwko wam, ale powiedział też, że nie przejmujcie się. Ja wam towarzyszę. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna, że musimy sobie uświadomić, bo czy jesteśmy w Kościele, czy nie jesteśmy w Kościele, to zawsze jest jakieś prześladowanie. Każdy tego doświadcza. Są trudności i każdy tych trudności doświadcza. A więc tu może być go troszeczkę więcej. Ale druga strona jest też taka, że gdybym ja nie był człowiekiem wierzącym, to ten ktoś, kto mnie obraża, tym go też obraził i sobie poszedł i na tym by się skończył. A ja jako człowiek wierzący mam coś więcej, bo ja mu pokazuję, że ja mu potrafię przebaczyć. Ja mu potrafię powiedzieć, że słuchaj, zbłądziłeś, ja ci przebaczam. Nie biorę tego pod uwagę. No to jest gest Boży człowieku. To jest coś nadzwyczajnego, coś fantastycznego, że ja mu mogę przebaczyć, ja mu mogę powiedzieć, ja ci przebaczam. Gdybyś mi wyrządził krzywdę, ja ci przebaczam. To, co Jezus powiedział z krzyża. Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynił.
I to jest chyba najpiękniejsze, co mogę zrobić. Po prostu mu przebaczam. Ja nie czuję do niego żalu. To nie znaczy, że ja zapomnę to, bo to tego czasem trudno zapomnieć, nie? Ale ja mu przebaczyłem. Ja nie miałem urazy do niego. I to jest coś tak fantastycznego, że na dłuższą metę to potrafi przemieniać skałę nawet. Bo to tylko w chrześcijaństwie jest. Tylko w wierze jest. Nikt inny nie jest w stanie przebaczyć. Tak jak my potrafimy jako wierzący przebaczyć. Tak jak Jezus przebaczył, tak jak do Piotra powiedział, jak Piotr mówi, czy aż 7 razy mam przebaczać. A Pan Jezus mówi, a ty nie mówisz 7 razy, 70 razy 7. Czyli zawsze masz przebaczać, bo ty masz być tym właśnie przykładem tej nowości, tego nowego zaczynu życia. Innego zupełnie życia. I jak gdybyśmy umieli tak przebaczać każdemu, to nasze życie by było zupełnie inne. Bo jeśli ja raz, drugi, trzeci przebaczę temu człowiekowi, no to myślę, że niemożliwe też, żeby ten drugi człowiek doświadczając takiego przebaczenia, żeby on w pewnym momencie nie postawił sobie pytania, może to rzeczywiście jest coś innego, może to rzeczywiście ja powinien też przebaczyć, może to rzeczywiście ja powinien coś nowego zrobić też, jakoś może inaczej postępować. Właśnie tu jest ten zaczyn nowości. To jest to, te drożdże, czy ten zaczyn, jak Ewangelia mówi, tej nowej kultury, nowej cywilizacji, tej nowej rzeczywistości. Tego się uczymy całe życie. Ja wiem, że to nie przychodzi łatwo, ale to, co kosztuje, to jest, potem się docenia to wszystko. I to na pewno jako młodzi ludzie wszyscy mają jakieś wyzwania, pragnienia, czegoś szukają w życiu, chcieliby coś zrobić, mają piękne idea, ale właśnie młodzież ma szczególnie takie piękne idea. Zmienić ten świat, nowy, zupełnie inny, lepszy. No to w ten sposób się zaczyna. Mamy czyste Ewangelię, mamy czyste nauczanie Jezusa, tylko zaczynać. Czyli tam, gdzie jest trudno, tam, gdzie nas prześladują, tam jesteśmy powołani, aby być światłem i aby nieść miłość Jezusa. Dokładnie tak jest. Tam, gdzie właśnie jest najgorsze, najciemniej, najgorzej pod każdym względem, jak my wniesiemy światło, zupełnie się zmienia rzeczywistość. Tak jak słońce. Więc nieśmy światło tam, gdzie jesteśmy postawieni, w naszych szkołach, rodzinach. Amen.